Witamy widzów telewizji regionalnej i bardzo gorąco pozdrawiamy z Bytowa. Jola Wiszniewska. Bogusław Solecki. Proszę Państwa, to co dzieje się tutaj, to pokazujemy Państwu już od kilku tygodni. To jest maraton Skandia Lang Team. To są bardzo silni, odważni mężczyźni, fantastyczne kobiety. Wszyscy kochają dwa kółka i wszyscy uwielbiają rywalizować i uwielbiają wyzwania. No a my obserwujemy tutaj bacznie to, co dzieje się na mecie. Obserwujemy poszczególnych kolarzy wjeżdżających na metę tych różnych dystansów, bowiem wspominaliśmy o tym, że od 8 do 91. No i wiemy już tak naprawdę, kto zwyciężył na tym najdłuższym, czyli 91-kilometrowym dystansie. I tutaj mieliśmy dość ciekawą historię, bo Andrzej Kaiser, człowiek stąd, kolarz bardzo doświadczony, który od wielu lat związany jest z Bytowem, przyjechał na metę jako pierwszy, ale co ciekawe, startował nie do końca w Pucharze Polski. W Pucharze Polski koszulkę lidera zachował Mariusz Kowal. Oczywiście z tymi zwycięzcami także będziemy rozmawiali w dalszej części. Proszę Państwa, byliśmy już w Warszawie, byliśmy w Krakowie, jesteśmy dziś w Bytowie. A dlaczego? Bo to ukochane miasto i miasto, gdzie wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o kolarską karierę Czesława Langa. Więc ja bym bardzo Cię prosiła, żebyś do Pana Czesława teraz pobiegł, bo proszę Państwa, on kocha rowery, on kocha rekreację, on kocha zdrowy styl życia, ale kocha Bytów. Dlatego właśnie nas tu dzisiaj zaprosił i bardzo jest nam miło, że telewizja regionalna przyjechała do Bytowa. No to co, Boguś, jesteś już tam z Czesławem? Taki widok, drodzy Państwo, jest bezcenny. Czesław Lang, gwiazda polskiego kolarstwa tutaj w Bytowie, w swoim rodzinnym mieście, no w formie wyśmienitej na mecie. Czesław, nie zapytam Cię o to, które miejsce zająłeś, bo to jest na razie jeszcze trudne do oszacowania, ale jakie wrażenia? Wrażenie fantastyczne, naprawdę piękna walka na trasie, w takich grupach kilkuosobowych, żeśmy przejeżdżali i po... Tym bardziej, że trasa była dzisiaj naprawdę bardzo trudna. Odcinki, gdzie spadł deszcz, było dużo błota, techniczna jazda po korzeniach, po ścieżkach, odkryte też takie odcinki. Wrażenia niesamowite. Wszyscy są pod wrażeniem tej trasy. No i pokazaliśmy chyba wszystko, co jest najpiękniejsze na Kaszubach. Lasy, jeziora, rzeki, to co wszystko tutaj jest tak, tak naprawdę urokliwe. Zastanawialiśmy się tutaj przed tym Twoim startem, jak będzie podawała noga, bo to jest w kolarskim żargonie bardzo istotny element. Jak było? Naprawdę świetnie się czułem. Na pierwszej rundzie byłem mało troszkę rozgrzany, czyli tutaj sobie odpuściłem pierwszą rundę, ale już tą drugą rundę naprawdę bardzo mocno pojechałem, także myślę, że może i podium się załapie. No to by było naprawdę coś niewiarygodnego, Czesław, czyli wielki powrót, można powiedzieć, do profesjonalnego ścigania tutaj w Bytowie. Czułeś wsparcie kibiców, no bo to jest Twoje rodzinne miejsce, to jest Twoje miejsce na ziemi. Oczywiście, oczywiście. Tutaj w Bytowie się wychowałem, tutaj się wyrosłem, tutaj mam wielu, wielu, wielu przyjaciół. No i stąd też chciałem się im dobrze zaprezentować. Dlatego się przygotowałem trochę do tego maratonu, potrenowałem, zrobiłem odpowiednią dietę. No i naprawdę dzisiaj się świetnie czułem. No dietę widać, faktycznie sylwetka godna pozazdroszczenia. Drodzy Państwo, wielki mistrz powrócił tutaj w Bytowie. Myślę, że będzie na podium Czesław Lang. Czesław, ale tak naprawdę Skandia Marathon Lang Team dopiero się rozpędza, bo za nami no dzisiaj już trzecia edycja. Mieliśmy Warszawę, mieliśmy Kraków, teraz Bytów, ale jedziemy w góry do Bukowiny Tatrzańskiej, więc nie lada emocje nas czekają znów. Tak, właśnie Bukowina Tatrzańska będzie weekend, można powiedzieć, taki rowerowy, gdzie rozegramy najważniejszy wyścig, to jest Skandia Marathon Lang Team, ale będzie również też próba trasy i otwarcie trasy Tour de Pologne dla amatorów. Nadamy nazwie Ściana Bukowina temu podjazdowi, który jest w Gliczarowie, czyli ktoś, kto przyjedzie, będzie mógł sobie przejechać i Skandia Marathon Lang Team i również przejechać tą trasę, którą później będzie można przejechać podczas już takiego wyścigu zorganizowanego w trakcie Tour de Pologne dla amatorów 8 sierpnia. No to już mamy pewną zapowiedź, drodzy Państwo, tego, co będzie działo się w sierpniu, a na razie możemy podziękować Czesławowi za to, co zorganizował w Bytowie i czekamy na kolejne akcenty w Bukowinie Tatrzańskiej. Tyle, Czesław Lang. To już jesteśmy. No można się tutaj zapomnieć, proszę Państwa, bo to nie jest tylko impreza dla zawodowców i dla fantastycznych kolarzy i kolarek. Tutaj po prostu przychodzą całe rodziny, można sobie odpocząć, można trochę posiedzieć, ale po co? Jak zapraszam teraz Państwa na stacjonarne rowery, trenażery, na które można wskoczyć, trochę pojeździć i dzięki temu nakręcić pozytywne kilometry. Piotrze, my kręcimy te pozytywne kilometry w imię czego? Kręcimy te pozytywne kilometry przede wszystkim po to, żeby te tysiące osób, które nas odwiedzają, po pierwsze poczuły się dobrze, po drugie
odwiedzają nas osoby, które wiedzą, że sport to zdrowie, więc żeby poczuły się lepiej i przede wszystkim po to, żeby zebrać troszkę pieniążków. Troszkę, tak się może wydawać na pierwszy rzut oka, no bo niby to są tylko 3 zł za każdy kilometr, niby to jest 20 groszy za każdy kilometr przejechany przez zawodników, ale z takich 20 groszy i z takich 3 zł w Warszawie zrobiło się 6 tysięcy, w Krakowie 14. A w Bytowie? A w Bytowie mamy 420 kilometrów już teraz. Jak tylko emocje opadną, sumujemy to wszystko na spokojnie, sumujemy to z ilością zawodników, z kilometrami przejechanymi przez zawodników w trakcie maratonów, ale także z tymi kilometrami, które są tutaj. Na ten góra pieniędzy. 420 kilometrów jest przejechanych, ale jak widać na załączonym obrazku, te rowery nie odpoczywają. Dzięki bardzo. Pani Krysiu, panie Zdzisławie, jeśli państwo nas teraz oglądają w Bytowie, proszę tu do nas przyjść do centrum i nakręcić pozytywne kilometry. Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że Kraków jak na razie jest liderem, jeśli chodzi o te pozytywne obroty. Tam 500 kilometrów przejechali zawodnicy amatorzy, ale tutaj 420 słyszałem. Myślę, że to jest do pobicia. Do pobicia zdecydowanie. Tuż przed 16 widzimy się na antenie telewizji regionalnej. Proszę być z nami, Skandia Marathon Long Team. Trzecia odsłona w Bytowie. Do zobaczenia. Bardzo dobrze.